Dokładnie w tym miejscu dzisiaj każdy o 19 będzie się pojawiać na naszym serwerze Discord Minecraftowym, chciałem powiedzieć. Dokładnie z tej dziury będzie spadać tu cyk, cyk, cyk i tu będziecie się rejestrować na naszym serwerze Minecraftowym. Dzisiaj o 19 zostanie podany IP i serwer oficjalnie zostanie otwarty dla wszystkich chętnych użytkowników premium, bez premium, skinowych, bez skinowych, wyznawców Dirta, Kobla, wszyscy będziemy mogli grać na naszym pięknym serwerze. O Jezus, chromosomy komuś za mocno weszły. Na naszym serwerze Minecraftowym. Serwer generalnie będzie typu survival, jednak z podziałem na gildie. Będzie coś na zasadzie gildii, żebyśmy mogli jakoś w sumie z razem grać i rywalizować. Zobaczymy, jak to z tego wyjdzie. Ja powiem szczerze, specem nie jestem. Ja tego praktycznie tu nic nie... Mój dirt tutaj nie stanął. Jeżeli o to chodzi, tutaj nasza kochana administracja coś tam robiła, żeby to ładnie wyglądało. Widzę, że spawn jest zarąbiście zrobiony. W ogóle czekajcie, coś wam pokażę. Tu jest piekarnia u Kaisera. Cyk, tu jest Kaiser, cyk, cyk, Kaiser, no widzicie flagi, Kaiser, Kaiser. I tu cyk, i co robi Kaiser? Sprzedaje Kaiserki! Kaiserki u Kaisera, czajcie. Na głównym respie można kupować, ale podoba mi się to. Więc tak, serwer będzie typu survival, taki survival, survival. Będzie się chodzić, zbierać, czy to tam się w Minecraftie robiło. Ja nigdy w Minecrafta nie grałem, ale zaraz wam pokażę, co wczoraj na streamie robiliśmy i co mi się udało zrobić tam z chłopakami. Niby taki niepozorny wiatrak, a jak wiecie tam do środka, albo nie, w sumie wam nie pokażę. Będziemy musieli sami zobaczyć coś w środku tego wiatraku jutro, dzisiaj na o 19 serwerze. Bo jak dzisiaj już ten filmik, to dzisiaj o 19... O, zając. No siema, towarzyszu. Siema, i to jest więcej zajęcy. Generalnie zrobiłem sobie postać Trockiego, proszę bardzo, jest piękny Trocki. Piękny Trocki, a tam drugi Trocki biega, tak? To jest bot, który biega po respie i zawsze jak się pojawicie na respie, to spotkacie zajęca. O, zajęca, to jest nasza kochana administracja. Podział na gildi. Gildi jeszcze de facto tak nie ma, tylko my sobie jedną taką zrobiliśmy na szybko, żeby tam obczajać, jak ustawialiśmy serwer. Więc będziecie mogli własne gildie dla własny użytek ustawiać tam z jakimś tam klejmowaniem terenów, będą jakieś rajdy, jakieś inne pierdoły, nie wiem, ja nigdy w Minecrafta nie grałem, to się nie znam. Ale tu jest odpowiedź, dlaczego na przykład nie ma serii z Montem Blade'a z Andrzejem Lipskim, Ogiem i Mieczem. Bo jak widzicie, Andrzej Lipski to w ogóle jest Lidl, jak ktoś nie zauważył, witaj w Lidlu i tak dalej. To jest Lidl i Andrzej Lipski nie nagrywa już ze mną filmów, no nie nagrywa, nie ma Montem Blade'a, nie ma Ogiem i Mieczem, nie ma, nie ma. Bo Andrzej Lipski zatrudnił się na kasie w Lidlu i sprzedaje żelazne, diamentowe rzeczy. Także, a tu jest w ogóle jego zły brat bliźniak Zbigniew Lipski. Widzicie? Minecraft odpowiedział, co się stało z serią z Montem Blade'a. Andrzeju, co się z tobą stało? Kiedyś pierwsza szabla Rzeczpospolitej, a teraz obsługujesz nas w Lidlu. Podoba mi się, że ten serwer jest naprawdę fajnie zrobiony, jeżeli chodzi o lore kanału. To jest jakieś obi. A kto w obi sprzedaje? Aha, w obi są zwykle Janusze, Piotery, Szwagiery. No, specy od wykończeniówki, że tak powiem. To jest reszta świata praktycznie nie jest nic ruszona. Poza naszym jednym lokum, gdzie my się budowaliśmy, więc macie cały ogromny świat Minecraftowy dla siebie, jest 150 slotów. Teraz widzę, że tutaj dwójka osób ze mną jest na serwerze, co pomagało tworzyć to wszystko. Dostali wcześniejszy dostęp. W sumie możemy się przenieść tam do mnie, zobaczyć jak to wygląda. Pokażę wam, co mniej więcej zrobiłem na jeden dzień grania. Generalnie serwer jest na wersji 12.2, znaczy 1.12.2, bo jakaś mądra osoba powiedziała, że to jest najlepsza wersja, jeżeli mamy stawiać serwer typu z podziałem na te gigi z jakimiś tam pluginami, że właśnie na tej wersji najlepiej te pluginy i mody działają. Więc jeżeli chcecie z nami grać, no to musicie mieć po prostu tą wersję Minecraftową, to jakoś się w launcherze zmienia. Nie wiem, nie wiem, czy to jest dobra opcja. Ja szczerze powiedziawszy, tego Minecrafta to dopiero wczoraj tak naprawdę pierwszy raz zagrałem. Bo trzeba się przygotować na te 20 tysięcy subskrypcji, żeby tego marzinota potem sensownie zbudować, to muszę się nauczyć to grać. Więc musicie po prostu jedynie co zrobić, to ustawić tą wersję. O, to jest nora zajęca, ja to sobie zbudowałem. To jest nora hobbita, zajęca tak zwanego. Tutaj dirtem ładnie obłożony, ale w środku to jest full wypasik, jak to hobbity miały. O, to są zajęce, nie to kuła, popsułem. Patrzcie, cyk, można zajęca kręcić. Możecie przyjść sobie zajęca pokręcić. To jest bardzo ładne, zrobione. Wczoraj na streamie budowaliśmy, kończyliśmy. Tu jest, o, tu jest zając, któremu konar zapłonął, proszę bardzo. Konar zapłonął. Nie mogę spać, ale no, jak na pierwszy dzień grania, nie mówcie, że jest źle. Mi się podoba osobiście. Wszystko jest ładnie dirtem obłożone, bo tam być nora zająca. I tu w sumie ludzie z mojej gildii, powiedzmy z mojej gildii, coś tam robili. Ja nie wiem, czy ja powinienem wam to pokazywać. Nie wiem, czy powinienem wam to pokazywać, no bo to jest sobie tylko dla członków gildii. Najwyżej wam pokażę, ale nie mówcie moim towarzyszom, że wam to pokazałem,
Bo oni tam już coś robili na te przygotowania, na te walki guild i tak dalej. Tylko nie mówcie im, nie? Nie powinienem tego pokazywać. Tu jest tajne zejście. Tego nie widać. Weź mnie wypuść. Tu są jakieś windy podwodne, nie wiem jak to działa. Tam jest smutek, żałość. Tam wam nie pokażę co tam jest. Bandyty tam wczoraj siedziały i kopały. Ale generalnie... Co to jest? Zagrody dla zwierząt. Czemu ktoś zajęca postawił w zagrodzie z krowami? O matko. Tu jest w ogóle jakieś całe podziemne miasto przygotowane. Żeby ktoś nas zaatakował, to możemy zejść do podziemi i tam siedzieć. Jak jakieś hobbity albo krasnale. Widzę, że żelazo niewykopane. Jakaś woda płynie. No i generalnie tak to wygląda. Będziecie mogli wbić na nasz serwer, założyć jakąś gildię albo dołączyć do jakiejś gildii. Tu widzę, że to są piece przygotowane na na opał czegoś. Nie wiadomo czego. Tu brzuski ładnie. O Jezus, co ja z tymi brzozami się namęczyłem, jak zauważyliście tam u mnie w tej norze. Cały sufit jest wyłożony brzozami, w sensie tymi. O, tu cyk, cyk. Nawet nie wiecie, ile ja tego kurwa musiałem zbierać, aż zacząłem im tutaj na dole sadzić. To były normalne drzewa, ale potem zacząłem im sadzić tutaj, bo było blisko, żeby to rosło szybko. W ogóle te drzewa rosną po ziemi, jak nie zauważycie, bo tam jest dirt pod spodem. O, patrzcie, tu jest dirt. Cyk, cyk. O, tam jest dirt. Więc co, dzisiaj o 19 dostaniecie IP, ona zostanie podana u nas na Discordzie, IP serwera, każdy będzie mógł tam wbić, no i pograć z nami. Mam nadzieję, że będzie jakoś sensownie, w sensie, że gracze nie będą zbyt irytujący, bo najwyżej, jeżeli będzie po prostu dużo młodych osobników, które będą po prostu trollowały, psuły rozgrywkę, no bo mówię, no to jest świat nastawiony na survival, spodziewam na te gildie, no to założymy whitelistę, na razie bez tej whitelisty, ale jak będzie problem, to oczywiście założymy tę whitelistę, no i trzeba będzie po prostu się zdobyć na tą whitelistę, żeby można było potem grać na serwerze, będziemy takie osoby sprawdzać. Magazyn. Jak to się otwiera? Halo, jestem szefem, tu nie mogę tam wejść? Aha, to jest przejście tędy. A, bo to są drzwi, które się nie otwierają. No to w sumie to dobra osoba to projektowała. Dobra osoba, tam wam dalej nie pokażę, co tam jest. Bo tam są smutki i żałości. Nie tu. Nie tu. Bo tam. Tam nie wolno iść. Tam nie wolno iść. No, więc co, mam nadzieję, że wam się podoba. I widzimy się dzisiaj o 19 na otwarciu naszego serwera. Jest 150 slotów, zobaczymy czy serwer to uciągnie, jak jedno najwyżej będziemy go powiększać. Mają być jakieś VIP-y czy coś, żeby można było ten serwer utrzymać, no bo to jednak trochę kosztuje, żeby to utrzymać. Zobaczymy, jak będzie chętnych, to najwyżej jakoś to sklecimy, żeby to fajnie wyglądało. Na razie testowo oczywiście, bo ja kompletnie mam w tym doświadczenia, powierzyłem robienie serwera, zakładanie tego od strony technicznej mojej administracji, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. No to co, do zobaczenia na serwerze, na razie. W ogóle po tym respie biega jakiś zajęco, który jest moją podrubą. Przed chwilą widziałem go, jak odszedł od stanowiska Kaisera. Pewnie Kaiserkami się opychał, bandyta jedyna syndykalistyczna Polsza upada. Patrzcie, jak popierdziela po tym respie, straszne rzeczy. Zapomniałem wam jeszcze jednej rzeczy pokazać, gdzie jest ten namiot wojskowy. Gdzieś na respie jeszcze był namiot wojskowy. No a proszę bardzo, jakie ładne banery. Tu są obi, tu jest administracja, szalon. O, tam jest ten namiot, tu jest lid, tu Andrzej Lipski siedzi, dokładnie. Jeszcze jedną rzecz wam zapomniałem pokazać. Tu cyk, 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 cyk. Tu wchodzimy, a to jest w sumie naprzeciwko Kaisera. Tu jest sztab Armii Rewolucyjnej. Jak wychyli, to zobaczy Kaisera. I tu jest typ od flag, tu jest komunistyczny partyzant. Tu jest dotyk króliczka, który można kupić. To jest jakaś motyczka z jakimiś boostami, które chyba mają większe ataki, nie wiem o co chodzi. A tu można kupić tarczę z reklamą Krajsia. Co prawda na tej tarczy jest niby zając, ale to bardziej kozę przypomina, ale mniejsza o to. Jak gdzieś miałem tą tarczę, bo w sumie za jedną tarczę kupujecie. A tu generalnie, co mi się zarąbiście podoba, od tych dwóch typów, od flag, które podskakują, można kupować flagi, które kosztują 1 diaksa. Jest naprawdę dużo flag, jak mi wczoraj pokazywali, to jest naprawdę dużo. No jeszcze wszystkie nie są dodane, tu są na przykład króliczka można kupić. Tam była jedna niemiecka, tu są jakieś polskie, amerykańskie, wołyńsko, kajzerowskie, włoskie, proszę bardzo. Jest chyba Rzeczpospolita, a to jest w ogóle opisane, Rzym, na Austro-Węgry. Syndykaty. To jest komuna francuska, nie? Więc jak widzicie, naprawdę się postarali masę... Jakiś typ obiega, szalom. A tu jest zając teraz przed Armii Rewolucyjnej. Najpierw był Kaisera, Kaiserki kupował, a teraz do Armii Rewolucyjnej przylazł. Bandyta szpieg jeden przechodzi ze strony na stronę. Tak więc, a co tu wisi? Gdzieś był jeszcze, była flaga z sierpem i młotem, ale nie wiem, czy ona jest dodana, bo ona jakoś tak średnio... W ogóle tam jest to obi, naprawdę. Ona średnio wyszła. Kebab u zajęca, co? Kebabini. Naprawdę...
gotowany, upieczony zając. Naprawdę, kebabini sprzedaje zajęca, kebab z zajęca, kurwa, jak ja ci tam wejdę. O, nie da się wejść. A ten co sprzedaje? Marchewkę i jabłka. No, w ogóle jest waluta, nie? Te nuggety złote to jest nam waluta. Więc jakoś to będzie wyglądać, jakoś będzie można się mieniać. Podoba mi się ten serwer, bo nie dość, że jest fajnie zrobiony, to jeszcze jest z naciskiem na lore, są śmieszki dorzucone, więc jeżeli tylko uda się zbudować sensowny community z wami, żeby ten serwer banglał i hulał, to myślę, że może być naprawdę spoko. Dobra, widzimy się o 19:00. Każdy z nas poniesie sztandar rewolucji. Albo kajzerkę. Znajomy królika publicznie pożar kajzerkę. Szok i niedowierzanie.